mam imię Mateusz Niebudek. A ja jestem Tomek Niebudek i mamy dzisiaj dwie gry, a tutaj mamusie, one mają jeden tytuł, który to jest Już gramy, dlatego, bo to są gry od 2 do 4 lat. I to są gry dla małych dzieci z wydawnictwa Grana. Takie jest przód mamusie, a takie jest tył mamusie, takie jest przód auta, takie jest tył auta. Teraz pokażemy zawartość gry auta. Są, są obrazki z autem, do których się dokłada pracownik, który pracuje w danym zawodzie i sprzęty potrzebne w jego pracy. I są, jest też 5 różnych wariantów gry i można też wymyślić własne. Jest też taki plakat opowiadający takie akcje z zawodu danego człowieka. Teraz pokażemy, jak się gra w auta. Zaczynam. Mateusz, kto jeździ takim autem? Pan lekarz. No to znajdź pana lekarza. I przyczep w odpowiednie miejsce. Nie tu. No. Nie, tak tu. Teraz, co nosi pan lekarz? Ten. Może? Tu? No. I jeszcze co? To. O to właśnie chodzi w grze auta. Teraz pokażemy zawartość gry mamusie. Są kafelki i są też składowe, składane rodzinki, a rodzinki się składają z dziecka i mamy. Jest też taki plakat, gdzie są dzieci z mamusiami, które tworzą rodzinkę. I jest też 5 różnych wariantów tej gry. I teraz pokażemy, jak się gra w mamusie. Zaczynamy. Mateusz, znajdź dzieciąteczką małpkę. I doczepiam. Dobrze, to teraz sówkę. Małą. Co? Małą sowę. Małą sowę. Małą. Teraz bubryca. Małego bubra. Bobra? A co to jest bobra? To jest takie zwierzątko, Mati, leśne. Teraz owieczkę. Proszę, babusia. Taka babusia. I kangurka. I to jest. Na tym właśnie polega gra w mamusie. Mateusz, a co w tej grze, co ci się podoba w grze auta? Plansze robić. Że podoba ci się, jak tworzysz, dokładasz do autek pracownika i potrzebne rzeczy pracownikowi? Tak. A co ci się teraz podobało w grze mamusie? Obieczki mamusie. A, że dokładamy mamusie do dzieci? Tak. Ubrysa. Bubrysa. Bubra? Tak. No, a która gra ci się bardziej podoba? Auta czy mamusie? Mamusie i auta. No. Dziękuję, że to oglądacie do następnego filmiku. Pa, pa! Pa, pa!